Witam bardzo serdecznie w grze 3D Ghost Chase na Commodore 16. Klikamy spację i co my tutaj mamy w tej planszy, czyli mamy planszę 000, czyli co najmniej jest plansz 999 albo 99 na pewno, tak? Czyli do 100. Czyli tak, drukowany Pac-Man, drukowane punkty, drukowane duchy, labirynt numer 1, prędkość powolna, 1 duch, spacja. No właśnie, i po stronie prawej mamy tutaj labirynt, gdzie normalnie gramy tak jak zwykłego Pac-Mana, gdzie po prostu sobie musimy pozjadać wszystkie te kropki, które znajdują się na planszy. No i te większe kropki dają taki niezbyt przyjazny dźwięk. Oczywiście ten dźwięk to jest... O nie, zjadł mnie. Ten dźwięk to jest... powoduje, że ten duszek, który tutaj nas ściga, spowalnia po prostu. Czyli nie możemy go zjeść, tego duszka, jak w klasycznym Pac-Manie. Tylko możemy go najwyżej zwolnić właśnie tym dźwiękiem, takim dość mało przyjemnym, nawet dla naszego ucha niestety. Więc na razie tutaj patrzę się po stronie, na tą stronę z tym labiryntem, bo jest mi łatwiej. A poza tym, zresztą sterowanie tu jest takie trochę inne. Na boki to obracamy go, a kierunkiem do góry poruszamy się. Także tu jest takie troszeczkę małe utrudnienie. Dobra, zobaczymy, on się cofnąć nie powinien. Tak, możemy go prześcigać. Możemy chodzić za nim wtedy. A i przeszliśmy. Plansza 001. Ten sam labirynt. Ale już Pac-Man nie jest widoczny. Czyli, no właśnie, na mapie nie widzimy Pac-Mana, tylko widzimy jego skutki, jego działania, więc też patrzę mniej więcej, co zjadam, jak zjadam. OK. Można się już tutaj trochę zacząć gubić. Dobra, gdzie to tutaj teraz wyszedłem, tak? W tą stronę. No później jak się już pogubimy, jak już tych kropek zjem za dużo, też potem mogę mieć problem. Okej, okay, jak na razie jeszcze się nie pogubiłem. Teraz już chyba nie wiem, gdzie jestem. No nie, szukam jakichś kropek. Są jakieś kropki, które to będę zjadał. Aha, tu aż na dół zeszedłem. No proszę. Nawet nie wiedziałem, że aż tak nisko zejdę. Dobra, próbujemy przejść tą planszę. No może się jakoś uda. Tak, ten stworek tam sobie chodzi, to niech sobie chodzi. No tak, muszę mieć teraz oko patrzenie na labirynt. Oj kurczę, gdzieś tutaj uciekaj, 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 bo tutaj już by mnie dorwał. Teraz to ja już w ogóle nie wiem, gdzie jestem. Teraz już w ogóle nie wiem, gdzie jestem. Może zacznę gdzieś tu wnikać w jakieś... O, dobra. Czyli tutaj jestem, dobrze. O kurczę, ty w mordę jeża, ty. Okej. Dobra, zjadłem tu kropkę. Chyba się uda. Chyba się uda. Chociaż moje ruchy są trochę mało skoordynowane. Pogubiłem. Pogubiłem. O jest, dobra, tutaj te trzy zjemy. Dobra, i teraz idziemy tu w dół, na sam dół.
Tak mniej więcej kojarzę. Tu chyba wiem, gdzie jestem. Jest, udało się. Teraz tak, Pac-Man jest widoczny, ale nie są widoczne kropki na planszy, więc poziom trudności się zwiększa. No dobra, no to teraz, no właśnie. O to przynajmniej będziemy unikać spotkania z duchem. Przynajmniej widzimy, co się dzieje. Tylko problem będzie potem ze znalezieniem wszystkich kropek. A potem pewnie za jakiś czas będzie, że duch nie będzie widoczny i się sytuacja nam trochę bardziej skomplikuje. Po prostu. Chyba tutaj, no właśnie, w takich zakamarkach będzie najgorzej, bo no właśnie, w tych zakamarkach będzie najgorzej, bo tutaj właśnie nie będzie wiadomo, czy już gdzieś byłem, czy nie byłem. No właśnie, tu kropkę jakąś zostawiłem. No dobra, jakoś może się tutaj ogarnie to. Dobra. Robi się coraz ciekawiej. A tu już wszystko wyjadłem. O, tu jeszcze widzę. Są jakieś niedobitki. O, zbliża się do mnie, ale dobra. Teraz tu. Dobra, tam jeszcze gdzieś w góry, gdzie jest ten zatrzymywacz. Może akurat. No właśnie. O, udało się. Ale dźwięk gra dalej. Teraz tak, ani Pac-Mana nie widać, ani ducha. Ani Pac-Mana, ani ducha. Znaczy duchy widać. O, chyba się coś zacięło z tym dźwiękiem. Będę musiał jakoś. Może się wyłączy ten dźwięk. O kurczę. Och, całe szczęście. Wolę wcześniej to pozjadać, bo ten dźwięk jest naprawdę mało przyjemny w tej grze. No dobra, jakoś może zobaczymy. O kurczę, jak mnie wciął. Straszny to był widok. Okej, idę za nim. Hello, aleś ty śmieszny. Dobra, szukamy te kropki. Okej. No, teraz będzie szukanie kropek wszędzie. Trzeba unikać jeszcze konfrontacji. A ja wiem, gdzie ja jestem, nie wiem. Nie wiem, gdzie. Ja jestem. Aha, gdzieś za nim tu jest. O kurczę. O kurczę. Dobra, gdzieś. No nie. Co? No to nie fair. Ale normalnie numer. 591. Czyli w takim miejscu to mi stanęło, że no, nie miałem szansy. Także tutaj na pewno są inne labirynty, ale raczej nie uda mi się do nich dojść. No, gra fajna jest. Tylko tyle, że no, później się robi naprawdę dość trudna. Ta sytuacja z tym, że ten stwór się pojawiał w miejscu, gdzie ja startowałem, no to był chwyt poniżej pasa i po prostu wciął mi wszystkie życie za jednym zamachem. No to trochę było nie w porządku. No nic, nie będę w takim razie przedłużał. Więc do zobaczenia w kolejnych wideo recenzjach gier na C16.